Szanowni Państwo, witam serdecznie już po kampanii wyborczej. Zakończyła się nie tak dawno, kilka tygodni temu, dziewiąta kadencja Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz funkcjonujemy już w kadencji dziesiątej. Cieszę się i na początku to jeszcze raz, mimo tego, że upłynęło już trochę czasu na tym pierwszym, witam Państwa śniadaniu prasowym dziesiątej kadencji. Jeszcze raz dziękując za kampanię wyborczą, choć była ciężka, była trudna, była nieraz brutalna, nieraz pojawiły się ataki, ale jednak przetrwaliśmy, demokracja wygrała. A więc moi drodzy Państwo, dziękuję za wszystkie głosy. Które Państwo daliście na moją osobę i moich kolegów z listy wyborczej prawa i sprawiedliwości, i także na każde inne listy, ponieważ, jak to się mówi, demokracja jest najważniejsza. To Państwo jesteście na nas najważniejsi, dla Państwa funkcjonujemy, dla Państwa chcemy działać i to Państwa głos jest naszą, naszym drogowskazem i kierunkowskazem. Ale ponieważ zaczęła się dziesiąta kadencja i też nie staliśmy w miejscu, Cały czas, moi drodzy Państwo, no kilka dni temu, dosłownie kilka godzin temu zmienił się rząd, bo jeszcze funkcjonował rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, teraz mamy rząd pana premiera Donalda Tuska, ale przecież cały czas funkcjonowaliśmy jako parlamentarzyści, a więc tym pierwszym śniadaniem chcę rozpocząć znowu cykl spotkań, bo ja już mam obowiązek Państwa informować o tym, co robiłem, co robię i co mam zamiar robić dla państwa dla regionu. A więc w międzyczasie od ostatniego naszego spotkania moi drodzy Państwo z dobry komunikat, które Państwo pozwolę, tak zwyczajowo, najpierw ja przedstawię informację, a później oczywiście ewentualnie jakieś pytania Państwa. Pierwsza rzecz to jest bardzo dobra wiadomość w piątek o godzinie 15 z minutami. Ostatecznie udało się osiągnąć pełne finansowanie i rozstrzygnąć przetarg na budowę JRG w Nowym Sączu i Szkoły Aspirantów w Nowym Sączu. Marzenie naszych strażaków, naszych bohaterów, grupy huzara i nie tylko, nareszcie się materializuje. W piątek ogłoszono już wybór wykonawcy. W związku z tym Bodajże jeszcze mamy tam 14 dni na wstępne odwołania, ale już jest pełne finansowanie wybór został dokonany, więc mamy nadzieję, że w miesiącu styczniu, najpóźniej lutym, rusza wyburzanie tego budynku, który mamy na ulicy węgierskiej. Budowa. Jest to moje wielkie marzenie, ponieważ jak Państwo pamiętacie, zaczynaliśmy od pomysłu na remont tego. Zaledwie 4 miliony złotych być tam kierowane na remont plus 3 miliony na poligon, a stanęło na tym, że udało się nam wywalczyć 30 milionów złotych na totalną budowę nowej siedziby. Wyburzania nie wszystkiego. Więc moich, dla moich drogich strażaków, jako członek OSP, ale też osoba, której bliskie jest tematy bezpieczeństwa, jest to dla mnie wielką radością, ponieważ całą tamtą kadencję między innymi też drążyliśmy ten temat i finał nastąpił w piątek, a więc to jest moją radością. Oprócz tego, moi drodzy Państwo, wiecie, że otworzono posterunek w Chełmcu, podniesiono posterunek także nową siedzibę i do poziomu komisariatów nawojowej. będą się pojawiały jeszcze inne posterunki, inne wzmocnienia, zwiększono etaty, Pojawiły się też te oddziały prewencyjne w Nowym Sączu, prawie 100 etatów, które są teraz zapełniane stopniowo. A więc, moi drodzy, jest to też radość wzmocnienia policji. Oprócz tego, też. Trudna kolejna dobra wiadomość. Jesteśmy już na finiszu przygotowania zlecenia, projektowania policji, oczywiście budowy komisariatu Nowy Sącz na ulicy Tarnowskiej, który ma być na 150 etatów, więc to też jest kolejna ważna inwestycja w naszym regionie. Oczywiście jednostka wojskowa, moi drodzy, się buduje. Wody też, jak Państwo wiecie, zakończyły się, buduje się wod Limanowski, będzie zajął go remont obiektów w Nowym Sączu, które zostały zakupione, a najważniejsza inwestycja to jest oczywiście Wojnarowa ma być zainwestowane miliard 200 milionów złotych w budynki, w sprzęt, wyposażenie. Gdzie będziemy mieć jedną z najbardziej elitarnych jednostek, to też już trwa ta baza kontenerowa, bo na razie tam jest 12 milionów tak zwanej czasowej bazy budowanej. Tam już oni, że stacjonują, to też w międzyczasie się domknęło. Mogło państwo to umknąć, bo to był finisz kampanii wyborczej. Te informacje gdzieś tak przemykały. Następnie, następnie moi drodzy, z takich ważniejszych tematów to podłęże piekiełko. I tutaj taka informacja, dokładnie jutro minie termin odwołania, żeby kolejny odcinek dostał tak zwaną decyzję lokalizacji Mówi o odcinku Klęczany, Limanowa. To jest kolejny, jeden z najdroższych elementów, bo to jest element, który ma kosztować około 2 miliardów złotych. I ponieważ był wygłoniony wykonawca już tego odcinka, już mieliśmy podpisywać umowę, i był plan, żeby tą umowę podpisać mniej więcej tydzień temu, tydzień, półtora temu, ale niestety KIO uznało odwołanie jednego z tam z oferentów, w związku z tym cofnięto całą procedurę do ponownego wyłonienia, nie do powtórzenia, tylko do ponownego wyłonienia wykonawcy I myślę, że w takim razie dziś początkiem stycznia PKP, jeśli nie będzie żadnych zakłóceń, wyłoni, podpisze umowę z wykonawcą na ten odcinek dwumiliardowy, ale też jeśli dobrze pójdzie, to jeszcze w tym miesiącu będzie decyzja lokalizacyjna na ten odcinek, czyli będzie mogło już wojewoda rozpocząć procedurę wykupów terenów pod, pod ten, pod ten Fragment. Idąc dalej, jeśli chodzi o to, co jest może w pewnym sensie naszą porażką, też moją, że nie udało się tego osiągnąć w tamtej kadencji, ale jest już blisko, jest to wydanie decyzji środowiskowej na Sądeczankę. Z naszej wiadomości, jak Państwo wiecie, wszystkie konsultacje są już domknięte, procedury są sfinalizowane. Tak naprawdę to Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska teraz konsultuje się z Generalną, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostat i z wykonawcą wyłonionym do zaprojektowania, ponieważ tam są pewne niuanse dotyczące map, dotyczących jeszcze budynków. A więc, tak na dobrą sprawę, gdzieś w styczniu, do końca stycznia RDOŚ powinien wydać, jeśli wszystko dobrze będzie szło, już decyzję środowiskową na budowę sądeczności. To też jest dobra wiadomość. Oczywiście można powiedzieć, że nie udało się tego domknąć w dziewiątej kadencji, ale cóż, przecież rząd trwa, Rzeczpospolita jest kontynuowana, nie ma przerwy, parlament funkcjonuje, a więc starania są kontynuowane. Z takich wiadomości dobrych już lada moment będzie otwarcie, jak Państwo wiecie, już przystanka do, przystanku do Mrówki, tych dwóch przystanków kolejowych w Nowym Sączu. Następne modernizacje, już mamy na podstawowej liście remont Muszyny, stacji kolejowej, ale także będą kontynuowane te wszystkie projekty z Polskiego Ładu. Już niedługo przecież w Nowym Sączu ruszy pewnie renowacja pięknego ratusza za 20 milionów złotych. Mam nadzieję, że budowa Ronda na Porębie też ruszy, która też była wspomniana, ale także w innych gminach, gminach Gorliczyzny, Limanowszczyzny, Sądyczyzny podhala. Przecież polskie łady, które były wydane, będą realizowane. To nie były papierowe pieniądze, jak tu niektórzy, już minęła kampania. Tu już nie musimy sobie dokuczać, pieniądze realnie wpływają do samorządów, inwestycje są realnie inwesty realizowane, niektóre są już skończone, niektóre są w trakcie, niektóre będą rozpoczynane. Wy państwo je widzicie, to są te nowe oczyszczalnie ścieków, nowe szkoły, nowe hale sportowe, nowa infrastruktura komunalna, a więc naprawdę dzieje się w naszym regionie bardzo dużo. Jeśli chodzi o tor saneczkowy, bo to też kolejna moja obietnia, jedna z moich obietnic, pan starosta Marek Kwiatkowski wczoraj w wywiadzie potwierdził, że dostał ponad 6 milionów złotych, na budowę tego toru plastikowego, bo jak Państwo wiecie, program jest podzielony na dwie części: na budowę trzech szkoleniowych torów i drugą częścią programu Narodowego Rozwoju Sportu Saniczkowego jest budowa toru podstawowego głównego. Na razie jesteśmy w tej pierwszej części, już mamy rozpoczęła się budowa Karpacza tam też już mają ruszyć pracę i my mamy już finansowanie pan starosta ma już wszystkie narzędzia w ręku jak to wczoraj zapowiedział już w wywiadzie w styczeń luty ruszy wyłonienie wykonawców i może już nawet budowa tego toru w Marcinkowicach przy szkole i tam też marzy nam się żeby uruchomić klasę sportową też o profilu saneczkarskim no, i drugi te, temat. Pani minister, pan minister Kamil Bortniczyk obiecał przecież filię COS-u w zakopanym. Nowa pani minister, która była przez dwa tygodnie, rozpoczęła pewne procedury wewnętrzne. No i wiadomo, ta procedura miała trwać do końca roku, bo to troszeczkę formalności trwają. Mam nadzieję, że nowy minister sportu, pan minister y, Nitras będzie kontynuował tą, tą pracę i te prace, które zostały rozpoczęte, będziemy o to apelować, będziemy o to prosić, żeby to, co było rozpoczęte, czyli uformowanie filii zakopiańskiego cosu w Krynicy i budowa toru głównego w Krynicy, bo przypominam Państwu, że zakończyły się wykupy wszystkich działek, scalono te działki, działki są teraz, w, Pan Burmistrz zmienia plan zagospodarowania przestrzennego, bodajże jeszcze tam do, w połowie roku będzie on już zmieniony, a więc już niedługo pewnie Pan Burmistrz rozpocznie poszukiwanie środków, też zwróci się do środków w Europie o projekt e, głównego obiektu. Projekt będzie kosztował no, szacowane, bo to są wartości tylko szacowane rynkowe, a więc nie jesteśmy pewni ile to będzie kosztowało, ale tak przeszacujemy, że między e, 1,5 do 3 milionów złotych w tym przedziale e, pewnie się te dokumentacje powinny zamknąć kompleksowe, ale więc mam nadzieję, że tutaj będzie dobra współpraca z następcami, że jednak dobre projekty, do projekty, które zostały rozpoczęte, będą kontynuowane i nie będą one zasypane w czeluściach historycznych. A więc moi drodzy państwo, tak. To wygląda, natomiast takich kwestii politycznych, bo to było takie rezime wstęp, bo oczywiście będziemy wspierać, my chcemy być opozycją, ponieważ zeszliśmy już do pozycji. Moi drodzy Państwo, nie ma co ukrywać, chcemy być opozycją merytoryczną, kompetentną, my jesteśmy otwarci na współpracę, rozmawiamy z kolegami przecież z, z innych opcji politycznych, żeby wspierać nasz region. My chcemy, żeby region się rozwijał, chcemy każdą dobrą decyzję popierać, ale też chcemy patrzeć na ręce, tak jak każda opozycja ma do tego prawo, żeby działo się tylko dobrze albo. Bardzo dobrze, a wszystkie złe decyzje, bądź te, które uważamy, że nie sprzyjają Polsce, będziemy oczywiście pokazywać państwu, będziemy się starać Uch. państwu pokazywać. Ale merytorycznie, kompetentnie, bez żadnej agresji, bez żadnego nacisku, e, jakiegoś zewnętrznego, tylko w debacie, demokratycznej debacie, bo to jest najważniejsze. I w związku z tym, moi drodzy Państwo, wczoraj była konferencja e, pana przewodniczącego, nowego szefa struktur, koordynatora okręgu czasu, pana posła Mularczyka. Jak Państwo też wiecie, ja byłem brałem w niej udział z pani poseł Bartuś, i nie Mieli w tym okresie też inne zadania i szykujemy się, formujemy się, bo weszliśmy w maraton wyborczy, jedne wybory zakończone, teraz przed nami wybory samorządowe. Później wybory europoselskie, a kilkanaście miesięcy później wybory prezydenckie. A więc, moi drodzy państwo, będziemy się jeszcze wielokrotnie spotykać na szlaku. Ja osobiście deklaruję, że się w mojej sytuacji nic nie zmieniło. Tak samo jestem do dyspysji w biurze poselskim, w biurze na ulicy Kolejowej w Nowym jest otwarte dla państwa. Dyżurujemy tutaj, jestem w parlamencie, pracuję w parlamencie, nadal w Komisji Finansów Publicznych, naj, naj, najcięższej komisji, bo znowu mi powierzono tą misję, to zadanie. Nadal w Komisji Zdrowia, nadal w, w, w wielu... W, w, zespołach, podzespołach, na chwilę obecną jestem już członkiem chyba 12, nie chcę skłamać, ale to jeszcze fluktuuje, ponieważ tych, tych zespołów parlamentarnych jest trochę, bo za zaczniemy zapisy do grup bilateralnych. Państwo wiecie, byłem w ponad 10 grupach bilateralnych, polsko-amerykańskiej, polsko-brytyjskiej, polsko-japońskiej i nie tylko. A więc, moi drodzy Państwo, to też jest taka doza współpracy parlamentarzysty w, w Warszawie. A więc też to, te zadania będą się pojawiały. Teraz samorząd przed nami i to jest najważniejsze zaproszenie. Nie tylko, że zapraszam do biura każdego petenta, każdą osobę, każdego mieszkańca, który potrzebuje pomocy. W miarę swoich możliwości nie zawsze pomożemy, bo nie jesteśmy wszechmogący, ale będziemy się starać. W, w styczniu uruchamiamy takie konsultacje prawnicze. To więc, moi drodzy, to będzie nowość w moim biurze. Mamy młodych prawników, którzy chcą... Pomagać ludziom, gdzie mają się ukierunkować. Wiadomo, nie możemy pisać pism, nie możemy prowadzić kancelarii prawnej, ale chcemy czasami, ponieważ bardzo dużo było takich osób, że przychodziło, nie wiedziało, co mają zrobić. Ja też w miarę swojej kompetencji starałem się im ukierunkowywać, do jakiej instytucji się udać, z kim rozmawiać, ale też potrzebujemy tego wsparcia prawnego. Więc od stycznia też w moim biurze takie wsparcie merytoryczne, koordynacyjne się pojawi, to będzie nowością. Ja będę się, jeśli państwo się zgodzicie, się, sądeckie media, nie tylko sądeckie, ale Gorlicki, Liman, Potrzebne będą dalej chciały przyjeżdżać na te śniadania, będę sprawa, zdawał sprawozdanie co jakiś czas ze swojej działalności, ale też zapraszam, moi drodzy państwo, do biura wszystkich tych, którzy chcą wspierać polską prawicę wartości pewne konserwatywne, do współpracy, nie tylko, że do startowania na radnych, na bur, w, burmistrzów, wójtów, prezydentów, do pana posła Arkadiusza Morarczyka, do biura, do rynku zapraszam, albo do nas. Można się zgłaszać do każdego innego biura Prawa i Sprawiedliwości, ale też zapraszamy ludzi, którzy nie chcą startować, ale po prostu chcą się zaangażować. Chcą budować tą wspólnotę, to piękno naszego regionu, tą wartość demokratyczną, to społeczeństwo obywatelskie, chcą się angażować w różne wydarzenia, w różne akcje, nie tylko te społeczne, ale także i te polityczne. A więc, moi drodzy Państwo, każdego młodego Człowieka od 16 roku życia do młodzieżówki zapraszamy, bądź już osoby dorosłe, 18-letnie do partii politycznej. Więc warto się zaangażować, warto budować swoją bo jak Państwo widzicie, Wasz głos ma znaczenie. I to zawsze podkreślaliśmy, ja też to zawsze podkreślałem w każdym swoim wystąpieniu, że warto iść do wyborów, warto się angażować w budowę Polski i warto budować Polskę opartą na wartościach w nowych, w tych wspaniałych kierunkach. Więc moi drodzy Państwo, nie przegadując, bo wiem, że dzisiaj jest dynamiczny dzień, na końcu też jest okres świąteczny, a więc przy okazji składam najserdeczniejsze życzenia bogosenie Bożego dużo sił, dużo takiej możliwości rozmowy, przebaczenia, dyskusji, uczciwości przy stole. Wigilijnym, ale także jak ta Boża Dziecina dotknie naszych serc, żeby te serca się otworzyły na drugiego człowieka, żeby zrozumiały drugiego człowieka, żeby ta, ta rozmowa przebiegała w takiej świątecznej, dobrej, wspaniałej atmosferze. A więc naprawdę jak ten biały płatek, którym się będziemy przełamywać, będzie tą okazją do pojednania, do tej miłości, do tego zbogacania naszej kultury polskiej i dbania o tą naszą tradycję, kulturę, o to nasze wnętrze, naszego ducha. A więc tego Państwu serdecznie z całego serca od siebie, mojego zespołu przyjaciół, współpracowników i mojej rodziny życzę. A teraz jestem otwarty na pytania. Proszę serdecznie, czy nie wiem, czy Państwo macie jakieś pytania w jakichś zakresach samorządowy, może wybory? Nie wiem, co Państwa interesuje. o Centrum tutaj A. czy uda się przed końcem roku czy jednym? Zapomniałem o jednej z moich... Z mo... Czasami człowiek ma... czuje się, że jakaś inicjatywa jest mu bardzo bliska sercu. Ja nie ukrywam, że wiecie Państwo, że ja nie mogę oddawać krwi osobiście, no taki jest stan zdrowia, jaki mam. Natomiast zawsze promowałem krzedawstwo od lat, zawsze się angażowałem w krzedawstwo. Jestem ambasadorem promocji krzedawstwa transplantologii i dawstwa szpiku kostnego, bo taką misję sobie wyznaczyłem i od lat to ze stowarzyszeniami, z którymi współpracujemy robimy. Moi drodzy Państwo, dobra wiadomość. Wszystkie e, zgody odbiorowe już są złożone. Praktycznie budowa jest już na finiszu. Jak wszystko dobrze pójdzie, bo to jest okres świąteczny, mam nadzieję, że coś się tam nie, nie pośliznie w urzędach. E, do końca grudnia wszystko będzie odebrane. Natomiast umeblowanie, znaczy samo wprowadzenie się jednostki, bo to wiadomo, trzeba to przeprowadzić, ludzi przekierować, wszystko. Liczymy, że to będzie uruchomienie jednostki będzie w rejonach miesiąca lutego, koniec, koniec stycznia, początek lutego, bo to trzeba jeszcze przecież umeblować, to trzeba jeszcze uruchomić, to trzeba jeszcze ludzi przyzwyczaić, do informacje, a więc to troszeczkę jeszcze musi potrwać, ale tak udało się, tak jak obiecywaliśmy, udało się Centrum Krwiodawstwa, a dobra wiadomość jest taka, że za chwilę będzie się odbywała 20. sesja powiatu limanowskiego i to co obiecywaliśmy, kończymy przekazanie działki na budowę Centrum Krwiodawstwa na terenie szpitala w Limanowej, i więc już mam nadzieję, że ta projektowanie i jak wszystko dobrze pójdzie, bo mamy tam też źródło finansowania połowa przyszłego roku rozpoczęcie budowy pięknego centrum przystani limanowej. Pani starosta Gorlicka. Podkreśliła ostatnio znowu chęć przekazania pięknej działki w Gornicach, tam też już yy, ruszamy z procedurą przejęcia działki. W zakopanym kupiliśmy obiekt. Szybkują też źródło finansowania do jego remontu. Więc to, co obiecaliśmy, idzie pełną parą. Mam nadzieję, że we współpracy, że nowe władze też będą wspierały to i będziemy mogli w tych dobrych rzeczach też współpracować. Yy, no i jeszcze jedną rzecz dorzucę tak już ad hoc, bo dzisiaj z panem marszałkiem rano rozmawiałem, byliśmy w bibliotece na otwarciu wyremontowanej pięknej biblioteki pedagogicznej, cudowne miejsce. Zachęcam, warto. Jak pani dyrektor tam zrobiła taki klimat, że rewelacyjnie, warto to zobaczyć. Zresztą medyk wrócił do Ciuciu Babki. Moi kochani sądeczanie, wy to pamiętacie. Ciuciu Babka wrócił medyk do Ciuciu Babki. To jest też historyczne wydarzenie. A więc, moi drodzy, najważniejsza rzecz to jeszcze Centrum Kultury Niematerialnej Ludów Karpat w Ludzimierzu usiągną wszystkie odbiory. A więc centrum też oddajemy w terminie. To jest noga Sądeckiego Sokoła, taka silna druga noga. A więc też uruchomienie Instytutu będzie wsparciem Sokoła w Nowym Sączu, tym merytorycznym, międzynarodowym. A więc to jest naprawdę wielką, wielką dla mnie radością, że to, co się angażowaliśmy, to idzie, jest realizowane albo będzie realizowane.